Weronika, bo tak się teraz zastanawiam, czy ty miałaś na przykład w swoim życiu kiedyś taki moment, że na przykład bałaś się, że te role nie będą przychodzić, czy jesteś już na takim etapie, że po prostu możesz sobie przebierać w tych propozycjach? To jest tak, że nigdy nie wiadomo, co będzie, ale faktycznie miałam raz taki moment, znaczy to było gdzieś tam z premedytacją przemyślane wraz z moimi agentkami, kiedy chciałyśmy zacząć właśnie robić inne rzeczy niż tylko komedie, które kocham i chcę robić cały czas, bo to nie tak, że ja nie chcę, tylko chciałam robić też inne rzeczy. I było tak, że stwierdziłyśmy, że po prostu nie można robić, to mówię przed Furiozą właśnie i przed powrotem do tamtych dni, przez dłuższy czas odmawiałyśmy kolejnych komedii. No i to było takie, no, trudny moment, żeby właśnie się na coś kolejnego nie zdecydować, żeby przetrzymać, żeby poczekać, jakąś też dużą pracę w siebie włożyć. No ale to zaowocowało i przyszły też właśnie inne propozycje niż komedie, z czego jestem bardzo szczęśliwa, ale komedię też kocham nad życie.